Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Ja w swoim głosie chciałbym się skoncentrować nad procedowaniem nad tą ustawą, ponieważ w moim głębokim przekonaniu dochodzi do sytuacji bezprecedensowej i w przyszłości to, co wydarzyło się przy okazji procedowania nad tą ustawą, może być wykorzystywane. O czym, co mam na myśli? Otóż jeżeli chodzi o suwerenność Parlamentu Krajowego i suwerenność krajowych władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej, to są obszary, które są objęte prawem Unii Europejskiej i w przypadku, gdy w takich obszarach dany rząd czy dane państwo chce przyjąć jakieś własne regulacje, występuje z procedurą tak zwanej notyfikacji do Komisji Europejskiej i Komisja Europejska wtedy stwierdza, czy jest to zgodne z prawem Unii Europejskiej, czy nie jest to zgodne z prawem Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o organizację wymiaru sprawiedliwości, nie jest to objęte tymi regulacjami. W związku z powyższym absolutnie nie ma żadnej konieczności, aby w toczącym się w suwerennym parlamencie, a przypomnę, że polski parlament jest dwuizbowy, a więc zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, i przed zakończeniem procesu legislacyjnego, a więc przed złożeniem podpisu i publikacji danej ustawy, otóż w trakcie tego procesu doszło do ingerencji czynników zewnętrznych w ten proces legislacyjny. To jest moim zdaniem sytuacja groźna, sytuacja naruszająca suwerenność konstytucyjnych organów władzy ustawodawczej w Rzeczypospolitej Polskiej, sytuacja tworząca precedens na przyszłość, bo za chwilę okaże się, że będziemy na przykład procedowali ustawę dotyczącą rozwiązań energetycznych w jakimś zakresie, a komisarz do spraw energetycznych uzna, że może żądać od polskiego parlamentu, żeby uwzględnić jego uwagi, względnie odrzucić ustawę. To jest sytuacja, przestrzegam przed tym Wysoką Izbę, ponieważ jesteśmy w bardzo istotnym momencie tego, czy jesteśmy poważnie traktowanym członkiem Unii Europejskiej, czy nie tracimy w tym momencie kompetencji, które gwarantują nam suwerenność procesu legislacyjnego. I stąd decyzję w tym zakresie, szczególnie pana marszałka Grodzkiego, oceniam wyjątkowo negatywnie, oceniam je jako szkodliwe. Z bardzo prostej przyczyny. Nastąpiło umiędzynarodowienie procesu legislacyjnego w suwerennym polskim parlamencie. A zaproszenie Komisji Weneckiej nie w sposób oficjalny, tak jak jest to przewidziane i w statucie Komisji Weneckiej, ale również tak, jak to wynika wprost z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stwarza jeszcze bardziej groźną sytuację. Do czego to prowadzi? Otóż prowadzi to do tego, że jeżeli większość senacka przyjmie wniosek o odrzucenie tej ustawy, to dla wielu obywateli dziś i w przyszłości takie zachowanie będzie odbierane jako oddanie suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie tak odebrane. I z takich konsekwencji należy sobie zdawać sprawę. Oczywiście, że Unia Europejska ma prawo do oceniania polskiego ustawodawstwa. Oczywiście, że są do tego procedury. Ale procedury po zakończeniu procesu legislacyjnego, zakończonego podpisem pana prezydenta i publikacją danej ustawy czy danego prawa w stosownym dzienniku. Sytuacja jest bardzo, moim zdaniem, groźna. I druga kwestia. Z jednej strony słyszeliśmy deklaracje o dialogu, o debacie, a z drugiej strony pan marszałek dzisiaj manipulował debatą. Uchylił pytanie zasadne moje, kierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich, o to, skoro krytykuje
rozwiązania w wymiarze reformie wymiaru sprawiedliwości, dlaczego nie korzysta ze swoich kompetencji i nie składa stosownych wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, bo jest to jedyny organ, który jest władny oceniać zgodność z polską konstytucją. Na to pan marszałek uchyla odpowiedź, pan rzecznik stał i jestem przekonany, że był gotów odpowiedzieć na to pytanie, ale nie został dopuszczony do głosu. Pan marszałek Grodzki najwyraźniej uznał, że jest to politycznie szkodliwe dla tej narracji, którą opozycja w całej tej sprawie prowadzi. Chciałbym zaprotestować przeciwko takiemu cenzurowaniu czy manipulowaniu dyskusją, ponieważ w mojej ocenie pan rzecznik praw obywatelskich tym swoją wypowiedzią i do niej odnosiłem moje pytania, więc było merytorycznie uzasadnione w tym punkcie i w tym momencie naszej debaty. Otóż uchylając to pytanie, nie pozwolił mojego zarzutu, który jest bardzo poważny, bo ja sformułowałem tezę, że skoro tak czyni pan rzecznik praw obywatelskich, to znaczy w sposób niewłaściwy wykonuje urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Niewłaściwy z punktu widzenia konstytucyjnego i ustawie o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Tak samo niedopuszczenie do głosu kolegów, którzy ewidentnie się zgłaszali, chcieli zadać pytanie panu rzecznikowi, nie zostali dopuszczeni do tej debaty. O czym to wszystko świadczy? Otóż z jednej strony mówi się o debacie, o dyskusji, a z drugiej jest to całkowity teatr, który ma służyć z góry przyjętej tezie przez rozpatrzenie przez Senat wielu prominentnych polityków opozycji już sformułowało tezę, że ustawa jest do odrzucenia. To po co my tutaj 3 dni siedzimy w takim razie? Można było złożyć ten wniosek i po prostu przyjąć i to zaprocedować. A tak jest to widać wyraźny spektakl polityczny i medialny. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie senatorze.